Panie trenerze, remis z mistrzem Polski, przełamana bardzo długa pasa zwycięstw rekordu, ale myślę, że no, mimo wszystko FC Toruń i pan traktuje to jako naprawdę remis, którego warto pogratulować na pewno pana zawodnikom. No tak, powiedziałem to wcześniej już w jednej rozmowie, że fantastyczna postawa całego zespołu. Myślę sobie, że tego meczu nie zremisowaliśmy cudem, tylko było to dzisiaj wyrównane widowisko tak naprawdę i to cieszy. No, mnóstwo zdrowia zostawionego, chociaż przykład Tomka Kryzla, który grał dzisiaj z pękniętym palcem, ale to była jego decyzja, chciał bardzo w tym meczu zespołowi pomóc. Determinacja w fajnej formie już dzisiaj Krzysztof Ester, który dzisiaj tam niemiłosiernie woził zawodników z rekordu. Także mówię, no to taka fajna nagroda, ten remis z jakościowym zespołem, bo trzeba było też powiedzieć, że rekord to jednak na dzień dzisiejszy w Polsce to fantastyczny zespół. Tym bardziej cieszy to, że odłożyliśmy do ich koronację. No, taki był cel na ten mecz. No, trzeba powiedzieć na pewno, że na rekord każdy zespół futsal Ekstraklasy mocno się szykuje, zawsze mówiąc kolokwialnie się napina na niego. Natomiast co było najbardziej nie tyle zaskakujące, ale na pewno budujące dla pana zespołu, że ten mecz był naprawdę bardzo, bardzo wyrównany i wydaje się, że ten remis jest całkowicie zasłużony wynikiem. No o tym powiedziałem też wcześniej, to cieszy, tak? Bo tam gdzieś cudem zremisowali, to pewnie też byśmy się cieszyli, ale cieszy tym bardziej, że potrafiliśmy z takim zespołem podjąć fantastyczną rywalizację i wiem, no, tak spoglądamy jak z optymizmem w przyszłość. Wiadomo, runda finałowa taka trochę jest jakby nieszczęsna, tak? Zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś tam mieli jakąś tam punktową przewagę, ale no, trzeba teraz właśnie trzeba pokazać tą dojrzałość, tą koncentrację i jestem święcie przekonany, że my ją utrzymamy. Wiadomo, sport nie jest zero-jedynkowy, ale ze swojej strony zrobimy wszystko, żeby tą pozycję medalową utrzymać. Pomijając to, że dzisiaj zremisowaliście z hegemonem naszej ligi, to tak patrząc na te dwa spotkania grupy mistrzowskiej, jak podchodzicie do tego, że pierwsze dwa spotkania zremisowaliście? Na pewno dwóch trudnych rywali na początek, niezależnie od tego, że graliśmy u siebie, to wiadomo, z rekordem czy u siebie na wyjeździe jest tak samo ciężko. Klirek wygrał z nami dwa mecze w rundzie zasadniczej, więc zremisowaliśmy, będąc dużo bliżej tego zwycięstwa w końcówce, już właściwie mecz nam się układał tak jak chcieliśmy. Także z pokorą je przyjmujemy. Wiadomo, że można było z Klireksem dziubać jeszcze więcej, być jeszcze komfortowy, bardziej w sytuacji dzisiaj, ale to i tak byłoby w kontekście wyniku Piasta z Klireksem tylko 3 punkty. Także dalej by ta walka była, mówię, teraz już myślę o kolejnym meczu, jedziemy do Zduńskiej Woli, fantastyczny mecz w rundzie zasadniczej zagraliśmy tam, pomimo przegranej byśmy, myślę, że mimo wszystko, powiem tak, buńczucznie trochę bliżej tam zwycięstwa, ale no wiadomo, w Zduńskiej Woli to jest takie miejsce, gdzie ściany po prostu gospodarzom pomagają, ale myślę, jak utrzymamy taką dyspozycję, koncentrację, to będziemy bardzo trudnym rywalem do pokonania dla Gatty. Nikola Niago z nami. Myślę, że remis z rekordem traktujecie mimo wszystko w ramach sukcesu, pomimo, że to jest wasz drugi remis z rzędu w grupie mistrzowskiej. Tak, oczywiście, że tak, bo z rekordem się nikt nie odebrał punkty, także my jesteśmy pierwszą drużyną w tym sezonie, ale przede wszystkim cieszy nas ten punkt. Chcieliśmy wygrać ten mecz, bo gramy u siebie i zawsze u siebie chcemy wygrać, a po drugą stronę chcieliśmy za ten mecz, to graliśmy test rekordu, to przecież 6-5, chcieliśmy pokazać, że możemy tutaj wygrać, ale niestety, jak mówię, ten punkt, szanujemy tego punktu, bo może będzie tak, że ten punkt nam da ten medal, który chcemy. Na pewno też udowodniliście swój potencjał w walce o medale, bo zagraliście z rekordem jak równy z równym. Chyba zgodzi się ze mną tak z perspektywy parkietu, jak to właśnie wyglądało. Tak, bo mieliśmy dużo i rekord miał dużo sytuacji i dzisiaj bramkarz i Bartek dzisiaj dobrze bronił i ja starałem się pomagać mojej drużynie, także no, graliśmy równy z równymi. No mówię, że było, wydaje mi się, że sprawiedliwy remis, bo mieliśmy i my dużo sytuacji bramkowych i rekord i wydaje się, że to jest, że sprawiedliwe to jest. Klireks wygrał swój mecz z Piastem, Gatta wygrał także swój mecz z Pniewami. No myślę, że teraz wyjazd w Zduńskiej Woli to będzie ciężka, trudna przeprawa, ale dla was myślę mimo wszystko do wykonania. Oczywiście, że tak. Na Gacie zawsze się gra ciężko, ale chcemy wygrać, tak? Chcemy wygrać, bo to są play-offy i to jest jeden mecz, tak? Że to może w rundzie zasadniczej dla mnie naciest, ale teraz jest jeden mecz, to na pewno będziemy chcieć wygrać ten mecz, tak? Że dajemy wszystko, żeby ten mecz wygrać i na pewno nie będziemy grali gorzej niż dzisiaj. W tym momencie akurat już zebraliście ten pierwszy punkt w Toruniu, przełamali gracze z Torunia pas waszych zwycięstw, już 25 zwycięstw z rzędu, 22 zwycięstw w tym sezonie, ale mam do ciebie takie pytanie i proszę o szczerą odpowiedź. Czy wy patrzycie w ogóle na te pasy, czy generalnie nie jest to coś istotnego? Nie jest to nic istotnego, ponieważ mieliśmy jeden cel, Mistrzostwo Polski. Czy przegramy 5 razy, czy wygramy 20 razy, dla nas to jest nieistotne. Musimy zrobić tego mistrza Polski. Jesteśmy bardzo blisko, myślę, że za tydzień już zaklepiemy to. Jak podchodzicie w ogóle do tego remisu, do tego spotkania? Czy ja mogę powiedzieć indywidualnie, no, jest mi wstyd za to, jak dzisiaj grałem i grałem fatalnie,
poprosiłem o zmianę, trener powiedział, że jeszcze mi ufa 20 minut i no, ja mogę powiedzieć tak, jak powiedziałem wcześniej, za siebie jest mi po prostu przykro, że taki występ zaliczyłem. Remis w Toruniu, panie trenerze, ale myślę, że mimo wszystko rekord szanuje ten remis, bo to spotkanie było naprawdę bardzo, ale to bardzo wyrównane z FC Toruń. No tak, tak, myślę, że tak. Mieliśmy się bardzo słabą pierwszą połowę, trochę lepszą drugą. Tak to oceniam na gorąco. No co, gdzieś tam wyszło zmęczenie. No jest to nasz czwarty mecz w ciągu tygodnia, a wcale jeśli nie ma dynamiki, jeśli nie ma tej świeżości, no to tak wygląda, że tak powiem, średnio. No do przerwy nie poznawałem swojej drużyny, ale tak jak mówię, no trzeba to zgonić na karp z tego zmęczenia. No i co, nie przypieczętowaliśmy jeszcze Mistrzostwa Polski. Musimy poczekać tydzień i jeden dzień. Więc na pewno postaram się dobrze przygotować do tego meczu z Kielerexem i wygrać i u siebie gdzieś tam świętować Mistrzostwo Polski. No a tutaj jest fakt taki, że Toruń zagrał dobry mecz. Pierwsza drużyna, która w tym sezonie zabrała nam punkty. Także na pewno nas to boli, bo mieliśmy trochę inny plan. No ale gdzieś też liczyliśmy się z tym i też byliśmy mentalnie na to przygotowani, że gdzieś ta strata punktów może się przydarzyć. Szkoda, że już teraz. No właśnie tak po meczu, po ostatniej serenie można było wyczuć taką aurę dużego niezadowolenia i frustracji z waszej strony, bo no, było bardzo widać, że zależało wam na zwycięstwie, ale no, mecz z tak trudnym rywalem, z tak no, przeciwnikiem, który stawia zawsze trudne warunki wam, a więc FC Toruń, no, nie mogło to być łatwe zadanie, więc jakby właśnie trener opisał gdzieś te reakcje pomeczowe pana zespołu? Nie, był duży niedosyt, był smutek, bo coś się skończyło, bo gdzieś ta seria się zakończyła zwycięstwem, ale kontynuujemy dalej serię nieprzegranego meczu w tym sezonie, więc to też jest jakieś pocieszenie, no ale jak mówię, no widać, że chłopcy są w szatni gdzieś tam załamani tym faktem, no ale myślę, że gdzieś mamy kilka dni na to, żeby się otrząsnąć z tego, można powiedzieć, szoku i przygotować dobrze do Kielerexu. Takie jest życie, no nie można. Można, ale nie zawsze wszystko się wygrywa, więc musimy przejść z tym do porządku dziennego i grać dalej.